Cześć, tutaj Ola i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Nie mogę się doczekać na nagrywanie tego filmu naprawdę, ponieważ w związku z tym, iż właśnie rozpoczęliśmy nowy rok 2024, kiedy to nagrywamy, mamy dokładnie 1 stycznia, także już ten nowy rok się zaczął, ale zanim wejdziemy jeszcze tak z przytupem w ten kolejny rok, to wypadałoby podsumować nieco czytelniczo dla Was i ja też dla siebie ten poprzedni 2023 rok. I dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami najlepszymi książkami, jakie miałam okazję w tym roku przeczytać. Także no, bardzo się ten film ekscytuje, bo kto nie lubi mówić i słuchać o dobrych książkach, bo same fascynujące, bardzo, bardzo dobre tytuły tutaj się pojawią. Zaznaczę Wam na wstępie, że było mi naprawdę ciężko wybrać taką topkę, ponieważ ten rok był naprawdę bardzo dobry u mnie pod względem czytelniczym. Nie dość, że przeczytałam tych książek naprawdę dużo, uważam, bo było ich aż 180. To tych dobrych, bardzo dobrych tytułów także pojawiło się dużo, bo mogłam przeczytać dużo książek, ale i słabych. A tych dobrych było tutaj w tym roku naprawdę cała masa. Ale tutaj w tym zestawieniu zdecydowałam się wybrać takie najlepsze tytuły, największe smaczki. I tych książek pojawi się tutaj 15. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do filmu. Będę tutaj trochę Wam mówić o fabule, trochę o... O, tu widzę jakąś zakładkę już w książce. Trochę o fabule, trochę o tym po prostu, dlaczego mi się podobało, ale w takim dużym skrócie, bo o tych książkach też już dużo mogliście u mnie na kanale raczej słyszeć, bo ja po prostu w wielu filmach o nich trąbię, bo po prostu je kocham. Także nie będę tutaj o książki tutaj nie będę ich tutaj przedstawiała chronologicznie, a więc jakaś tam z kolei książka, to oczywiście Frankenstein. Ja o tej książce Wam już bardzo dużo mówiłam na kanale, bo to ta książka stała się zdecydowanie moim ulubieńcem takim życiowym. Naprawdę pokochałam tą książkę i sięgając po nią zupełnie nie wiedziałam, że aż tak mocno mi się spodoba, bo gdzieś wiecie, każdy w popkulturze, dzięki popkulturze wiem mniej więcej o co chodzi we Frankensteinie, że mamy tam tego potwora, który jest tworzony właśnie przez naukowca Frankensteina i jednakże nie mówi się o tym, że to jest po prostu bardzo smutna książka i że ten potwór, ta kreatura, pomimo tego, że dokonuje okropnych, drastycznych czynów, to że musi się zmagać z ogromem cierpienia, takiego bólu, niezrozumienia, samotności, przede wszystkim wykluczenia. I ta książka jest po prostu bardzo, bardzo smutna. O tym nam nikt nie mówi i ja na taki ładunek emocjonalny naprawdę nie byłam przygotowana, ale to dobrze, bo naprawdę to było ogromne zaskoczenie. I ta książka stała się, jak już powiedziałam wcześniej, jedną z najlepszych książek w ogóle w moim całym życiu. Także jeśli jeszcze nie czytaliście Frankensteina w takiej no, prawdziwej wersji, to chodzi mi o taką książkową, a nie jakiś film czy komiks, chociaż nie uważam, że to jest gorsze, ale wiecie o co chodzi. Taką stricte historię Frankensteina, to bardzo Wam ją polecam, bo mówię, ja zdecydowanie się zachwyciłam, także to jest pierwsza książka, wiecie, to jest też smutna książka, a jak wiecie, ja tutaj zaznaczę na wstępie, że ja po prostu smutne książki bardzo, bardzo lubię. Lubię się wzruszać, lubię sobie może nie popłakać, bo ja mam tak, że ja nie płaczę raczej na książkach, ale kiedy coś mnie wzruszy, to jest to zdecydowanie wtedy u mnie bardzo duży plus. I kolejną książką, której nie mogło tutaj zabraknąć i o której również pełno zachwytów możecie zauważyć na bookmediach, ale ja uważam, że ten fenomen jej jest naprawdę zasłużony, jest to oczywiście Yellow Face Rebeki F. Kwang. Było to moje pierwsze spotkanie z tą autorką i zdecydowanie w 100% udane. Naprawdę, po pierwsze zakochałam się w stylu pisania, w języku, w sposobie kreacji, w ogóle całej historii i też, no mówię, w piórze pani Rebeki F. Kwang właśnie dzięki tej historii, ale sama książka również jest po prostu wybitna. Przede wszystkim porusza ona temat, jakim nigdy wcześniej nie czytałam, jaki wydaje mi się, że też nigdy wcześniej w sumie w książkach nie był poruszony, bo jest to historia, która opowiada nam o rynku wydawniczym i o tym, jak tak naprawdę ten rynek wygląda i że to nie jest wcale takie kolorowe, jak nam by się mogło wydawać. Co prawda są to realia Stanów Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że też w jakimś tam stopniu, pewnie większym niż mniejszym, możemy to przełożyć także na nasze polskie realia. Tutaj mamy za to historię
dwóch koleżanek, bo bliżej takiej nawet znajomej, by można było powiedzieć, bo ta relacja nie jest zbyt na wysokim poziomie i nie są te dziewczyny między sobą jakoś bardzo, bardzo blisko. Na pewno nie lubią się jakoś zdecydowanie mocno. A udowadni nam to fakt przede wszystkim tego, iż te dwie kobiety są pisarkami, tylko że jedna z nich jest bardzo, bardzo spełnioną pisarką w swoim zawodzie, natomiast druga, no jej teksty już nie są tak mocno uznawane. No i dochodzi do pewnej sprawy, do takiego pewnego wydarzenia, splotu wypadków, zupełnie nieoczekiwanego, w którym ta wybitna pisarka ginie, a jej koleżanka June, nasza główna bohaterka, ma możliwość wykraść jej manuskrypt, taki plan na kolejną książkę, powieści i wydaje ją pod swoim nazwiskiem. Jednak pojawia się tutaj wiele jakby od społeczeństwa wątpliwości, czy aby na pewno to ona napisała tą książkę, a także takich wątków związanych z przynależnością kulturową i o tym, kto o czym może mówić. No i tak jak powiedziałam wcześniej, czarne strony rynku wydawniczego. Bardzo, bardzo mi się podobała kreacja tej bohaterki jako taki wredny, zły charakter, a pomimo tego chcieliśmy podążać za jej losami i poznawać, co tam dalej ona, do czego będzie zdolna się posunąć. Naprawdę wyjątkowa książka i szczególnie zakończenie wbiło mnie dosłownie w fotel i miałam takie wow. Naprawdę, naprawdę wow. I przechodząc już dalej, następną historią jest Wyspa Zaginionych Drzew, czyli pani Elif Shafak. To było moje pierwsze, można powiedzieć, takie świadome spotkanie z tą autorką. Ja najpierw w zeszłym roku czytałam nie Wyspę Zaginionych Drzew, tylko Boże, jak to się nazywa? 10 minut, 38 sekund na tym dziwnym świecie, ale tą książkę czytałam tak już w pełni świadomie, wiedząc, że to jest literatura piękna i czego gdzieś tam po prostu wiedziałam, czym jest literatura piękna, a tamtą książkę jak czytałam, to tak nie wiedziałam tylko, co ja czytam. W każdym razie Wyspa Zaginionych Drzew to naprawdę przepiękna historia, przepełniona bardzo trudnymi emocjami. Mamy tutaj historię o miłości dwójki osób, która nie może się w pełni rozwinąć przez to, że pochodzą oni z kraju, który jest ogarnięty wojną. I kobieta i mężczyzna, oni pochodzą z tych rodów, które walczą między sobą, bo mamy tutaj historię Cypru i tej wojny domowej pomiędzy Grekami a Turkami, o której ja zresztą wcześniej też nie miałam w ogóle pojęcia, więc cieszyło mnie też sam fakt tego, że mogę się nieco o tym konflikcie zbrojnym dowiedzieć. Ale ta książka, tak jak powiedziałam, jest przepełniona bardzo trudnymi, ale i pięknymi emocjami. Pani Elif Shafak potrafi kreślić historię w taki, pomimo tego, że są to ciężkie historie, to sposób jej pisania jest taki niezwykle ciepły i otulający. I ja to w tej książkach zdecydowanie kocham. Ta jest moją ulubioną zdecydowanie i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Dodam, że również powodem, dla którego tak bardzo gdzieś często o niej myślę i dlaczego jest ona też dla mnie wyjątkowa, jest na przykład to, znaczy nie na przykład, tylko jest to, iż tutaj część historii jest opowiadana z perspektywy drzewa figowego. Więc jeśli to nie brzmi dla Was świetnie, to nie wiem, co by tak miało właśnie zabrzmieć. I następnie przejdźmy już niestety, zupełnie inny kaliber i zupełnie już nie taka ciepła historia, bo opowieść podręczna. I o tej książce na pewno mogliście dużo słyszeć, szczególnie ze względu na to, że wyszedł jakiś czas temu bardzo popularny serial na HBO. Ja go nie oglądałam, ale nie, oglądałam, co ja wam powiedziałam. Oglądałam pierwszy sezon. Ale nie cały, bo mi się skończyło HBO, ale książka mi się bardzo podobała, pomimo tego, że jest to oczywiście bardzo wstrząsająca historia, bo jest to antyutopia i świat, w którym rola kobiet jest sprowadzona tylko i wyłącznie do rodzenia dzieci. Są one zamykane w takich ośrodkach, gdzie mają pełnić tylko i wyłącznie rolę właśnie reprodukcyjną. No jest absolutnie dramatyczna wizja świata, ale bardzo polubiłam się ze stylem pisania pani Margaret Atwood, niezwykle mnie to angażowało i tak przyjemnie mi się tą książkę czytało, pomimo tego, że no, temat jest absolutnie bardzo, bardzo ciężki. Również drugi tom jest w moim sercu bardzo głęboko i nawet chyba drugi tom, nie wiem czy nie podobał mi się bardziej, ale ogólnie ta duologia, bardzo, bardzo ją lubię i naprawdę są to jedne z moich takich też również życiowo ulubionych książek, także opowieść podręcznej to takie trochę można trochę to nazwać, nie wiem, klasykiem. Uważam, że bardzo warto to przeczytać. Taki obraz świata, do którego chyba no, nie chcemy jak najbardziej dążyć, także bardzo, bardzo Wam ją polecam.
I następnie książka, do której podchodziłam z taką dużą rezerwą, bo kilka osób, znaczy moja przyjaciółka mnie zasugerowała, że ona mi się może nie spodobać, więc ja nie byłam pewna, ale zdecydowałam się po nią sięgnąć i tak mi się spodobała po przeczytaniu jej z biblioteki, że musiałam nabyć swój własny egzemplarz. I mowa tutaj o moim roku relaksu i odpoczynku, o Tessy Moszwek. To jest wyjątkowo specyficzna i dziwaczna książka, niezwykle ekscentryczna i ogólnie styl pisania, sposób kreacji świata bohaterów przez panią Otessę Moszwek, bo czytałam już jej trzy książki, jest bardzo, bardzo dziwne, ale tutaj akurat w tej historii, bo nie w każdej, ta dziwność bardzo mi się spodobała. Też temat, jaki tutaj jest podjęty, czyli to jest taka trochę satyra społeczna i pokazanie, że tak naprawdę pomimo tego, że na pierwszy rzut oka czyjeś życie może wydawać się być fantastycznym i ktoś pomimo tego, że osiągnął duży sukces, ma, nie wiem, dużo pieniędzy i wiecie, osiągnął bardzo, bardzo, bardzo dużo w swoim życiu, to jednak nadal w tym świecie możemy się czuć zagubieni, nieszczęśliwi i że to nie jest wszystko i że to w naszej głowie musimy się czuć ze sobą, samymi dobrze, usatysfakcjonowani gdzieś jakby z siebie. A ten majątek, te cele, to nie zawsze jest ze sobą równoznaczne. Tę mam bohaterkę, która pomimo takiego właśnie dużego sukcesu postanawia, nie jest usatysfakcjonowana ze swojego życia i postanawia właśnie ten jeden rok tytułowy spędzić na całkowitym relaksie, być takim wręcz warzywem przez branie wielu narkotyków i różnych środków takich nasennych i tym podobnych. Bardzo mi się ta książka podobała, naprawdę wybitnie, uwielbiam też humor w niej tutaj, taką jej, mówię, satyryczność, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, ale naprawdę jest to coś wyjątkowego i bardzo Wam mój rok relaksu i odpoczynku polecam. Ja w ogóle bardzo bym się chciała wybrać na spektakl do teatru, bo wiem, że jest odgrywany w teatrze bodajże dramatycznym w Warszawie i to jest cyklicznie grane, więc niezwykle chciałabym się na ten film, na, nie film, tylko ekranie, na tą sztukę teatralną wybrać. I następnie coś z młodzieżówek, bo pod koniec tego roku, jak wiecie, może jeśli oglądaliście moje filmy na bieżąco, wiecie, że wpadłam w taką fazę książek młodzieżowych, które poruszają ciężkie tematy i zdecydowanie muszę powiedzieć, że przepadłam, bo dosyć dużo tych książek przeczytałam, z czego się bardzo cieszę i zresztą nadal też je czytam. Teraz nawet czytam też taką książkę, ale o tym, o jakiej książce chciałabym w głównej mierze wspomnieć tutaj i jaka książka z tej właśnie literatury młodzieżowej no, zdobyła moje serce i wpasowała się w moje gusta, bardzo mi się spodobała naprawdę, były Spadochrony Kelly Young i o tej książce również mogliście pewnie dosyć dużo słyszeć na BookMediach, bo ona zbiera bardzo dobre opinie i dużo się o niej mówi i jest takim fenomenem w ostatnim czasie właśnie w social mediach i ja jak najbardziej z tymi zachwytami się zgadzam, rozumiem jej fenomen, pomimo tego, że zbierałam się do przeczytania jej przez naprawdę długi czas, nie mogłam się za nią zabrać, to cieszę się strasznie, że wreszcie po nią sięgnęłam. Tutaj mamy historię dwóch dziewczyn z zupełnie innych światów. Jedna jest bogata, druga no, nie ma zbyt wiele pieniędzy, ciężko jej oraz jej matce wiązać koniec z końcem. Też jedna pochodzi z Chin, druga ze Stanów, ale mimo wszystko w momencie, kiedy ich losy, gdzieś ścieżki życiowe się łączą, gdzie one spotykają się ze sobą, to spotykają je takie same problemy i zostają w bardzo zły sposób obydwie z nich potraktowane i tutaj pokazane jest to, że pomimo tego bezwzględne to z jakiej gdzieś warstwy społecznej pochodzisz, możesz zostać bardzo źle potraktowany i tutaj mieliśmy też takie wątki jak obwinianie ofiary, o bardzo zły czyn, molestowanie po prostu, bo to warto, żeby wybrzmiało, żeby każdy wiedział, na co się pisze, biorąc do ręki tę książkę. Naprawdę wyjątkowa książka, ta relacja pomiędzy tymi dziewczynami również niełatwa, ale pokazująca, że no naprawdę bardzo wiele obrazująca, nie chcę Wam za dużo zdradzać, ale naprawdę uwierzcie mi, że te zachwyty nad tą książką są uzasadnione i że jest to coś zdecydowanie wyjątkowego. Trzeba tutaj dużo o sile pieniądza, tak na marginesie, ale Spadochrony to serio coś wyjątkowego. Jeszcze po przeczytaniu tej noty od autorki, która wiele dodaje, wiele uświadamia i wiele dodaje się po prostu do tej książki, to tym bardziej zyskało to jeszcze więcej w moich oczach
Na pewno. No i oczywiście w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć literatury azjatyckiej, bo jak wiecie, ja jestem zdecydowanie fanem książek z tamtych rejonów i no, pokażę Wam tutaj Kameliowy sklep papierniczy, czyli zdecydowanie jedną z najlepszych, bo szczerze Wam powiem, że ciężko mi było wybrać najlepszą książkę literatury azjatyckiej, bo czytam ich kilka, ale ta wyróżnia się gdzieś na tle innych. Pamiętam swoje uczucia podczas czytania jej, tego, że ona dała mi takie ogromne poczucie komfortu. Ta książka była jak taki kocyk, spokój, jaki bije z tej książki. To zdecydowanie coś, co zapadło mi w pamięć i coś, co sprawiło, że pokazuję Wam ją tutaj w tym filmie jako najlepszą książkę z tego roku. Kameliowy sklep papierniczy opowiada bardzo taką właśnie spokojną historię dziewczyny, kobiety, która młodej kobiety, która prowadzi sklep, właśnie Kameliowy sklep papierniczy i zajmuje się także pisaniem listów na zlecenie. Są to przeróżne listy na przeróżne tematy, bardzo różne osoby się do niej zgłaszają i to, co ona ma przekazać tym ludziom w listach, w tych listach, jest naprawdę tak łapiące za serce i tak piękne. Też właśnie mówię, ten spokój, ta taka, nie wiem, czy może nie melancholia, ale właśnie jakiś synonim słowa spokój, którego teraz mi brakuje, to są rzeczy, które naprawdę wpłynęły na to, że tak pokochałam tą historię, ta dziewczyna też, ja mogłam się z nią wielokrotnie utożsamić, bo moje życie też jest takie spokojne i czasami melancholijne i ja zbyt jakby mam taką swoją rutynę, tak jak właśnie nasza główna bohaterka Popo bodajże. I to było coś, co zrobiło, że też właśnie mogłam się z nią utożsamić i że no zakochałam się w tej historii, zdecydowanie rozpłynęłam się. Także literatura azjatycka, Tajfun, to jest ta książka, która najbardziej mi się od nich w tym roku podobała. I przechodząc dalej, teraz literatura skandynawska. Będzie tutaj taki miks, ale cieszę się, że właśnie mam książki z różnych i gatunków, ale i różnych, chociaż gatunków, no więc mam literatury pięknej, to na pewno, ale różnych krajów, różnych stron świata. I chciałam Wam tutaj przedstawić Nigdy, Nigdy, Nigdy Linn Strömsborg. To była książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, którą też bardzo dobrze mi się czytało i też z tą bohaterką mogłam się utożsamić, bo mamy tutaj poruszony temat macierzyństwa i decydowania się na dzieci, albo w zasadzie dokładnie nie decydowania się na dzieci, bo nasza główna bohaterka to osoba, która jest pewna już od bardzo długiego czasu, ma postawione jasno, że ona tych dzieci mieć nie chce. No i w momencie, kiedy jej całe otoczenie wywiera na niej dosyć dużą presję, podobnie partner, z którym była już w długoletnim związku i mieli jasno powiedziane, że ona tych dzieci mieć nie chce, on z tą decyzją się zgodził, przystał na nią, ale z czasem, kiedy coraz więcej osób z ich otoczenia, w ich wieku zakłada rodzinę, no on już nie jest tego taki pewien. Bardzo podobało mi się to, że główna bohaterka jasno stoi przy swoich racjach, mówi to, dlaczego ona tych dzieci nie chce mieć i że po prostu najzwyczajniej w świecie ona jest usatysfakcjonowana ze swojego życia w taki sposób, jak ono wygląda teraz i już na tych dzieci po prostu mieć nie chce, ich nie potrzebuje. Dla mnie to zdecydowanie tutaj wybrzmiało, bardzo mi się to podobało. Właśnie to zaznaczenie, że ona jest po prostu szczęśliwa w taki sposób w życia, jaki wiedzie. I to najbardziej mnie w tej książce urzekło zdecydowanie. Też bardzo dobrze mi się ją czytało, też nawet chociażby ze względu na to, jak jest wydana, że mamy tak jasno na stronie, mało tekstu, to też sprawiło, że tak mi się łatwo przez nią brnęło, ale w ogóle bardzo polubiłam się też ze stylem pisania właśnie tej autorki, bo czytałam jej drugą książkę i tamta również mi się podobała, ale to ta też ze względu właśnie na swoją tematykę bardzo, bardzo wpasowała się w moje gusta i bardzo mocno ze mną zarezonowała. I już ostatnia książka, którą pokażę Wam w tej wersji fizycznej, tylko że to nie jest moja książka, bo ją mam z biblioteki i uwaga, uwaga, tą książkę skończyłam czytać wczoraj, więc bardzo się cieszę, że nagrywam ten film dzisiaj. Skończyłam ją czytać 31 grudnia, więc jeszcze się jak najbardziej łapię. I uwaga, jest to Almond, czyli również książka literatury azjatyckiej, także nie pokazałam jej wcześniej z tym Kameliowym sklepem, ale mówię, pokazuję je tutaj nie po kolei, nie chronologicznie, a nie tak jak złapię, tak pokażę. Także Almond to historia o chłopcu, który nie czuł, który nie ma emocji. W ogóle bardzo podobało mi się to, bardzo podoba mi się tytuł w nawiązaniu do treści tej książki, bo nasz główny bohater
On się nazywa, nie będę mówić, bo to jest, wiecie, jakieś, to jest imię japońskie bodajże, czy koreańskie, ale no więc nie będę go tutaj kaleczyć. W każdym razie nasz główny bohater jest, on poznajmy go jako tak naprawdę dziecko, nastolatek, z czasem też właśnie on dorasta, my podążamy za tym jego no, dorastaniem, tak, ale on nie ma emocji, on nie czuje, nie, to przez to, że jego ciałko migdałowate w mózgu niedobrze się rozwinęło, więc wiecie, to połączenie ciała migdałowatego i almond, to bardzo mi się podoba po prostu to zestawienie. Nie wiedziałam o tym wcześniej, że dlatego ta książka się tak nazywa. A też w ogóle miałam ją na swoim TBR-ze bardzo, bardzo długo, więc cieszę się, że wreszcie ją przeczytałam. Ale do rzeczy. Jest to historia o chłopcu, który nie czuł, który nie ma emocji, nie zna zarówno tych, powiedzmy, dobrych emocji, jak radość, ale też przede wszystkim tych złych, co często sprowadza go... Ludzie mają po prostu za, wiecie, dziwaka, potwora. On, jak ktoś upadał na ulicy, on nie rozumiał, że to jest coś złego, że trzeba mu pomóc. Nie płakał na przykład, nie czuł żadnej empatii, nie miał w sobie wrażliwości. Przez to jego matka oraz babka starały się gdzieś w nim to wykreować, a bardziej nauczyć go tego, no ale z czasem, kiedy on był w coraz to takich bardziej skomplikowanych sytuacjach, ciężko było jakoś nauczyć się odpowiedniego reagowania na dane sytuacje. No i dochodzi do pewnej tragedii, on zostaje sam tak naprawdę, ale pojawiają się różni ludzie w jego życiu, ludzie kompletni, szczególnie pewien chłopak, który jest gdzieś tam jego rówieśnikiem, który jest zupełnie inny od niego, ale jest to też książka właśnie, która mówi o pozorach i o tym, że ktoś może zgrywać kogoś, kim zupełnie nie jest, żeby zakładać jakąś maskę, żeby gdzieś uodparniać się na różne rzeczy i tak dalej, a być zupełnie kimś innym. Jest to też książka, naprawdę pomimo tego, że on nie czuje emocji, to jest to bardzo, bardzo wrażliwa książka, która wywołała we mnie jako czytelniku bardzo wiele tych emocji. Takie wręcz łzy, wzruszenie bardzo mnie poruszyła, naprawdę jest przepiękna i niezwykle Wam ją polecam. Jeśli również nie możecie się za nią zabrać już od długiego czasu, to zdecydowanie Wam ją rekomenduję, bo u mnie to właśnie było jakiś bardzo, bardzo długi czas. A wreszcie cieszę się, że ją przeczytałam. I teraz przechodzimy już do książek, których w wersji fizycznej nie mam, więc będę Wam tutaj wklejała okładki. I pierwszą z nich jest Trylogia Kopenhaska. Jest to autobiografia, oczywiście autorki, czyli Tove Ditlevsen. I ja podchodzę do tej książki, nie byłam pewna, że ona mi się spodoba, ze względu na to, że właśnie to jest biografia, ale zupełnie nie miałam się czego obawiać. Tutaj mamy przedstawioną historię właśnie po prostu całego życia tej kobiety, zarówno jej dorastania, jej dzieciństwa, ale i przede wszystkim taki aspekt w tej książce, który mnie zdecydowanie najbardziej rozczulił, poruszył, to czas, w którym ona już stała się pisarką, założyła rodzinę, ale musiała zmagać się z nałogiem. Więc to było bardzo ciekawe takie podążanie właśnie za jej losami kobiety jako niby tutaj osiągającej sukcesy pisarki, ale z drugiej strony no po prostu uzależnionej od pewnych substancji kobiety. Bardzo poruszająca historia, bardzo wrażliwa, niezwykle mi się podobała, naprawdę zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i bardzo chciałabym się w nią zaopatrzyć, ale ona jest w ogóle bardzo często wyprzedana na Empiku, także cieszy mnie w sumie z jednej strony ten fakt, no bo to znaczy, że chyba ludzie ją czytają, a ja, tak jak mówię, polecam Wam ją i chciałabym, żeby było o niej również głośniej. I następnie książka również z tych młodzieżówek, ale ją czytałam już wcześniej, w wakacje, bo w ogóle nagrywałam wtedy z Mają film i to ona mi tą książkę do filmu wybrała, znaczy ja ją sobie sama wybrałam, ale z 5 książek, jakie tam sobie nawzajem polecałyśmy, wybierałyśmy. I jest to oczywiście Aristoteles i Dante, Przepadają w tonie życia, czy pierwszy tom, ja nigdy nie mogę zapamiętać, który jak się nazywa, także I'm so sorry, ja czytałam tylko właśnie ten tom pierwszy, ale oglądałam film w Poznaniu, więc trochę co nieco wiem z tego drugiego tomu. Absolutnie wybitna młodzieżówka, przewspaniała książka, nawet nie tylko dla młodzieży. O tej książce również jest bardzo, bardzo głośno, ale tutaj zdecydowanie również zgadzam się z tymi zachwytami, te relacje pomiędzy dwoma chłopcami, bo mamy tutaj właśnie Aristolesa i Dante, ta akcja jest też osadzona w latach 80. w Stanach Zjednoczonych i pomiędzy nimi rodzi się uczucie. Najpierw jest to przyjaźń, która z czasem w bardzo subtelny sposób przeradza się w coś więcej, w miłość.
Naprawdę oni są też bardzo wrażliwymi osobami, ale i bardzo dojrzałymi jak na swój wiek. I to mi się tutaj bardzo podobało, ich piękne myśli, takie filozoficzne myśli wobec świata oraz także ich relacje z rodzicami, które były absolutnie fantastyczne, takie zainteresowanie po prostu sobą nawzajem, to coś, z czym często się w książkach nie spotykamy, a tutaj to było absolutnie przewspaniałe, także no, Arystoteles i Dante również to jest jedna z najlepszych książek, jakie w tym roku zdecydowanie mi się udało przeczytać. I kolejna książka, również ona chyba, nie, ona nie jest jako young adult, właśnie na szczęście nie jest, chociaż ta okładka sugeruje, że mogłaby być, a to jest literatura piękna i sprawdziłam to, pamiętam wtedy na Empiku, ona jest jako literatura piękna, ale ja cały czas uważam, że ta okładka może sugerować co innego, ale jutro i znów jutro, to książka, która opowiada o relacji na przestrzeni dosyć długiego czasu pomiędzy tak naprawdę trójką przyjaciół, którzy w młodym wieku zdecydowali się z pasji, po prostu z pasji, z zajawki założyć, może nie to, że firmę, ale, bo nie założyli firmy, tylko stworzyć grę komputerową, grę wideo, ponieważ bardzo lubili grać właśnie w gry wideo. To było też na początku lat 90., więc wtedy w ogóle ten cały biznes się dopiero rozrastał. Nikt nie wiedział, jakie to może przynieść ogromne pieniądze. Oni nie byli na to w ogóle przygotowani, a to na nich wszystko spadło. Więc ta sława, która ich spotkała w tym wszystkim, to jak przez to ta relacja musiała się gdzieś zmienić, to jak się zmieniała właśnie ze względu na tą sławę, na to, że oni po prostu z nastolatków, przez to, że pracowali razem, musieli też być obecni w swoim życiu dorosłym i jak to gdzieś wpłynęło na nich. Ta książka jest naprawdę przepiękna i to jest książka właśnie o relacjach. Jeśli nawet nie interesujecie się grami komputerowymi tak jak ja, to tych gier nie ma tutaj w sumie aż tak bardzo dużo, jest ich sporo, ale te relacje tutaj wychodzą na pierwszy plan i są one naprawdę wybitnie napisane. Przewspaniała książka. Chciałabym, żeby więcej osób o niej słyszało, bo niestety nie mówi się o niej zbyt dużo, a naprawdę jest wyjątkowa i to jest też w ogóle książka cytat, naprawdę. Chcę ją mieć bardzo, bo no, miałam ją z biblioteki, a tam oczywiście nie mogłam zaznaczać, a bardzo, bardzo bym chciała. I następnie już trzy ostatnie książki jeszcze. Miasto Niedźwiedzia. O tym bardzo krótko, bo ja o tym już się tyle na kanale rozgadywałam. Po prostu uwielbiam Fredericka Bachmana, a to jest moja ulubiona seria od niego. Jak najbardziej po prostu zostawiłam mi kawałek swojego serca i on nigdy do mnie nie wrócił, zdecydowanie. Fredrik Bachman potrafi tworzyć historię o ludziach takich, o ich zwyczajnym życiu, opowiadać je w taki sposób, że to po prostu nas dotyka. Tutaj mamy miasteczko, w którym życie toczy się, można powiedzieć, wokół w ogóle hokeja, więc czegoś, z czym ja zupełnie się nie znam, co mnie gdzieś nie interesuje, ale mimo wszystko potrafiłam się w to wgryźć. Też oczywiście relacje w tej książce są przepiękne. Mamy też ciężkie, bardzo ciężkie problemy, takie jak gwałt. Pojawia się tutaj problem gwałtu i również tego obwinienia ofiary o sytuację. No tragiczne, ale przedstawione wybitnie, bo oczywiście jest to Fredrik Bachman. Także nic dodać, nic ująć. I dwie ostatnie książki to Practice Girl, książka, o której w ogóle nie spodziewałam się, że tak mi się spodoba kompletnie, bo poniekąd myślałam, że to będzie romans i tak w sumie nie było za bardzo, bo to jest kolejna młodzieżówka, która porusza bardzo ciężki temat. Mamy tutaj dziewczynę, która chciałaby po prostu zbudować relacje. Chciałaby mieć chłopaka, chodzić z nim za rękę, no takie po prostu mieć relacje z kimś. A niestety ze względu na to, że on ma bardzo dużo kolegów, ponieważ należy, można powiedzieć, do drużyny zapasów, właśnie, która składa się z chłopaków. Ona co prawda się tam nie bije, ale zajmuje się tam jakimiś bardziej technicznymi sprawami. To chłopcy potraktowali ją w bardzo, bardzo zły sposób, ponieważ wykorzystali ją jako dziewczynę do trenowania, a więc oznacza to, że miała być ona dla nich takim polem do pierwszych prób różnych kontaktów seksualnych i w ogóle związków, wszelkich relacji romantycznych, przez co bardzo, bardzo ją skrzywdzili. I ta dziewczyna, kiedy dowiaduje się o tym, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, pokazać im wszystkim, że ona jest osobą wartościową, że ona
jest kimś więcej niż tylko tą dziewczyną do trenowania i naprawdę to jest przedstawione w bardzo, bardzo fajny, piękny sposób. Ta książka jest naprawdę wybitna. Też bardzo podobało mi się to, jak ta dziewczyna potrafiła potem stawiać granice podczas tworzenia kolejnych relacji. Oczywiście było jej bardzo trudno ze względu na to, jak wcześniej została źle potraktowana w innych relacjach, ale tutaj dalej to, jak ona gdzieś mówiła, chciała udowodnić swoją wartość. Mieliśmy takie naprawdę, kibicowałam bardzo jej i to było naprawdę świetne podążać za nią. Bardzo, bardzo mądra, wartościowa książka, nie tylko dla młodzieży, ale i dla starszych czytelników. Zdecydowanie sprawdzi się bardzo, bardzo dobrze. I już ostatnia historia to Płacząc w H Mart. I to jest memoir, czyli autorka opowiada nam o swojej relacji z matką i ogromnej traumie, jaką ją potem spotkała, ponieważ jej matka zmarła, i właśnie o tej chorobie, tego jak ona w tym wszystkim się odnajdowała i jakie to było dla niej bardzo, bardzo trudne. Naprawdę bardzo przykra książka, bardzo poruszająca, bardzo wrażliwa i bardzo ciężki temat zostaje tutaj poruszony, bo też ta matka choruje na raka i mamy tutaj bardzo mocne takie opisy tego, jak ta jej choroba przebiegała. Także ostrzegam, ale jak wiecie, ja uwielbiam smutne książki i bardzo lubię też historię o relacji niełatwej, bo ta relacja nie była w 100% zdrowa zawsze pomiędzy właśnie matką i córką. Ja bardzo lubię takie książki, które poruszają takie tematy, a myśmy też tutaj w ogóle, tylko zaznaczę, też dosyć dużo o jedzeniu koreańskim, chyba azjatyckim na pewno, a ja też w ogóle bardzo lubię tę kuchnię, więc to dla mnie też był taki poniekąd trochę plus. Nawet pamiętam, napisałam ocenę, recenzję na Goodreadsie, że smutna książka, relacje matki i córki i właśnie to jedzenie azjatyckie to coś, co sprawiło, że I love this book i po prostu naprawdę chciałabym ją również mieć bardzo na swojej półce i tak czaję się na to, aby ją sobie zamówić. Także to by było już na tyle w tym filmie. Pokazałam Wam tutaj 15 książek, które sprawiły, że ten mój rok był naprawdę bardzo, bardzo dobry pod względem czytelniczym i które zdecydowanie zasłużyły na to, aby tutaj się znaleźć, bo naprawdę są to wybitne tytuły. Także dajcie mi koniecznie znać, jakie Wy najlepsze książki w tym roku przeczytaliście, co Wam umiliło ten 2023 rok najbardziej. Jestem tego niezwykle ciekawa. Też dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, albo czy macie ją w planach. Piszcie wszystko w komentarzach, a ja już bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za spędzenie tego czasu tutaj ze mną i do zobaczenia już niebawem. A jeszcze Wam powiem, że będzie też film z najgorszymi książkami, także do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!